Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witam was w kolejnym odcinku w naszej serii do Dino Crisis. I teraz tak, powiem wam szczerze, że poczytałam troszkę, a mianowicie poczytałam, bo naprawdę kompletnie nie rozumiem tego ekwipunku. Ja pamiętam, że właśnie jak byłam młodziutka i grałam na PSX-ie w to, to ja miałam ogromny problem. I tam mniej więcej jest poopisywane, co można z czym łączyć. Jest to dla mnie na razie wiedza nie do przeskoczenia. Nie wiem, co jest ważne, co nie jest ważne, co można tworzyć, usypiające jakieś, słuchaj, jakieś usypiające środki. Kompletnie nad tym nie nadążam. Jedno wiem tylko na pewno. Teraz tak. Ale patrzcie, chciałabym użyć... Gdzie jest na przykład... Gdzie jest na przykład mój shotgun, który zdobyłam? O, jest tu shotgun, ok. Equip, dobra. A i mogę sobie wybrać, czyli darts for the shotgun, this makes the enemy sleep. Ok. No dobra, weźmy sobie na razie usypiające, zobaczymy. Dlaczego nie? Sprawdzimy. W każdym bądź razie, Boże. To sterowanie, to jest hit. Dobra, zostaje nam, żeśmy ustalili drugie piętro, tak? Tak żeśmy ustalili? Drugie piętro, ja. Znaczy drugie. Piętro wyżej. No ale czemu? Aha, bo zapomniałam, że ona tak nie wchodzi, tylko tak jak w rezydencie. No tak. O, i nawet mamy kolejną N8. Nawet można, słuchajcie, niektóre apteczki łączyć, mieszać ze sobą. I kochani, też zdobywamy na przykład jakieś bronie, też jakieś czy to zatruwające, usypiające. Kurde, no to będzie dla mnie ciężka sprawa do ogarnięcia, bo ja takich rzeczy... Inventory... No i właśnie, i tu jest... Czego ja nie mogę zdobyć? N8. No i na przykład, czy ja mogę ten N8 cały... O, tu jest N8. Mogę to z czymś zmiksować? No właśnie, z czym mogę to zmiksować, nie? To jest... Co to zrobisz? You want to mix them? Właśnie boję się. Boję się, że zmiksuję coś... A zobaczcie, ile ja tych N8 mam. Weź zmiksuj to z tym. No i tyle. Zobaczymy, co to jest. Tak, jest with a single shot, but effort to last long. Ok, no zobaczymy, co dalej. N8, weź to zmiksuj jeszcze z, na przykład z... A jak to zmiksuję, to co będę miała? Nie, nie chcę. No dobra. No okej, okay, niech będzie. The effect lasts for a long time. Okej. Okay. Słuchajcie, no chyba będę mieć już jakieś... No jak to? Inventory full. Zaraz mnie coś potarga. A tam, kurde, jeszcze chyba nie mogę sobie otworzyć. Dobra, chodźmy na razie dalej. Nie wiem, czy mogę sobie... nie wiem, czy mogę sobie otworzyć tą skrzynkę. Znaczy, to nie jest hit. Ale nic ja mu nie robię, przepraszam bardzo. No. No to jest hit trochę. Chyba coś jest nie tak, co? No nie mam pytań.
Dobra, i jak mam teraz na przykład tego użyć? Item. Will not recover your health. Completely recover. Tu nam pokazuje mniej więcej, co możemy użyć, a co mamy zmiksować. Dobra, kumam to. Ale wiecie co, kurde... Sorki, że to tak, ale totalnie tego nie rozumiem. Zużyłam te naboje usypiające i nic to nie dało? This makes enemy sleeps. I co? I dupa z tego wyszła. Dziwne. Okej. No nic, zobaczymy. Najwyżej po prostu zginę, bo ja na razie tego nie ogarniam. Long. O, tutaj była przecież mowa o tym wcześniej. I? No. Padł. Znaczy no, został uspany. Mam nadzieję, że na długo. Jak to inventory is full? Dobra, pokażcie mi to. Co mogę? Will you completely recover your health? Health mix. Recovery aids and aid bym zrobiła. Co wy na to? Nie mogę. A widzicie. A ten homeostat to mnie leczy, bo już nie pamiętam. Not. Okej, okay, no to z tym homeostat weźmy. Tam chyba źle zrobiłam, że to zmiksowałam. A tylko. Tylko czasowe, tak? Tylko na czasowo jakby moje życie. Kumam bazę. M-ki. Pokaż mi to. This makes the enemy sleep. No to, moi drodzy, nie o to mi chodziło, może nie L-ki, tylko właśnie te. Niech sobie on tam śpi ładnie, ale trzeba się w miarę pospieszyć, wiecie. Tak, chcę to przeczytać. Recovery aid. Aha, i tu nam wszystko opisują, bo ja tak naprawdę nie wiedziałam o to, o co tutaj idzie. The four chemicals. Okej, jakoś dojdziemy do tego z czasem. No tak, rozumiem. Kolejne notatki. Nie, no to są te same. Czy tutaj jest jakiś... on wstał chyba, nie? No i ciul, bo ja nie mam kodu. Straciłam, słuchajcie, nabój na uspanie go. I mój Bożu, nie mam. Fajnie, że on wyszedł, w ogóle nie mam pytań. Czy one tak będą, słuchajcie, wiecie, biegać za mną? Tak się zastanawiam. Ciężko widzę tą grę. Jeśli mam być szczera. Co to jest? Aha, jakąś klucz antenowy, dobra.
So there's a man from the antenna operation engineer. Will you... Tak, chcę przeczytać, bo ja potrzebuję jakiegoś kodu, żeby tam wklepać. 7687. Nie wiem, czy to będzie ten. 7687. Można spróbować tak naprawdę. Ale czy to będzie to? Pokaż mi to jeszcze raz. Poczekaj, czekaj. Tak, storage locker in the long. Tak. Jeszcze co? Czekaj, czekaj. Eliminate the key letters to derive the correct code. Czyli jakby, żeby wyeliminować litery, aby uzyskać odpowiedni kod. Czyli to będzie wszystko do drzwi DDK. Nawet jak włożymy te dyski, to jeszcze trzeba będzie je otworzyć za pomocą właśnie kodu, eliminując jakieś liczby. Czyli na przykład, for example, kod to będzie OXPYEZN, a kluczem jest wyeliminowanie literek XYZ. Czyli jeżeli to będzie open, czaicie, nie? Eliminujemy, czyli na tej zasadzie będziemy musieli otwierać drzwi. No właśnie. W porządku, kumam. Kumam czacza. Tylko ja teraz niestety muszę stawić czoła temu ciulasowi, który mnie goni. A tutaj coś jest? Muszę zobaczyć, czy tu coś jest. Locked from the other side. No dobra. Na razie mi to topornie idzie, sorki, ale naprawdę ja z tą grą nie miałam do czynienia no grubo ponad... No, grubo, ponad 20 lat. Więc mam prawo nie pamiętać. Leż se tam. No, tu pewnie przyjdzie. Wiedziałam. Przestań. Uśnie? Tak, dobra. Dawaj, dawaj, bo nie mam czasu. 7, 6, 8, 7. Wzięłaś to? Chyba to wzięła. Bo on mi tu zaraz wstanie, wiecie. Ja to muszę zobaczyć. To muszę zobaczyć, co ja mam w tym ekwipunku items. Handgun. Właśnie. Equip. Check. You can remodel your handgun into a Glock. Właśnie, no to, ale jak mam to zrobić? Czyli, czy to nie są wszystkie, że tak powiem... Chyba, że w miksach. Poczekajcie. Nie. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to nie działa. Aha. Czyli, że zrobiłam. Okej. Może warto by było jednak zacząć próbować z tej broni strzelać. Nie mam zielonego pojęcia. Czy jednak skupiać się na shotgunie? Ja pierdzielę, nie wiem, doradźcie mi. Bo ja po prostu nie mam pojęcia. Dobra, mamy jeszcze 3 usypiacze. Nie wiem. Spróbujmy otworzyć w takim razie te drzwi. Bo chyba mamy te 2 dyski, tak? Nie mamy? No mamy. O, i proszę bardzo. I mamy tą samą zasadę. Czyli musimy, mamy kod i mamy wyeliminować literkę B, C, F, G, I. Czyli to będzie słowo head. Ok. Enter. Proszę bardzo. Da się? Da się. Działa? Działa. I mamy pokój szefa. Tam była mowa, że zanim tu przyjdziemy, powinniśmy się uzbroić. Także spoko, pozdro. Survivor. Are you from the rescue team?
Yes, I am. Do you know where I can find Dr. Kirk? Kirk? That fool! What's he plotting now? What are you talking about? Here. Take this. What's this for? I don't know. Told me. Extremely vital. Okej. I mamy drugie. Ja wiem, to akurat pamiętam, co należy z tym zrobić. To dajcie mi chwilkę. Ja chyba nie pamiętam tą akcję. Ja, tak było. Czy coś tu jest tutaj? Various miniatures on weapons. Czy coś jeszcze zostawiłeś, koleżko? Czy tak nie bardzo? Czy te notatki można poczytać? Nie. I mamy tu kolejny dysk. Tak. Dobra. Też z literką N, czyli to oznacza, że w tym głównym holu będziemy mogli użyć jednego i drugiego dysku i oczywiście znowu rozszyfrować jakieś hasło. Ale tutaj mamy coś jeszcze, moi drodzy. Tak, są dwa sloty na klucze i my te klucze, moi kochani, my te klucze mamy. O to mi się rozchodziło. Mamy panelki 1. Tak. I panel klucz 2 chyba po prawej. Tak. No i mamy to. O, kolejny kod. No mam tu zapisany jeszcze jeden, jakiś 47 i to chyba było ten numer rejestracyjny 47, tak myślę. 47 8 1 2. Tak? Nothing happened. Ale nie znam innego. 4 7 8, 1, 2. Poczekajcie. Słuchaj, ta kod, którego chyba nie rozczytałam. Czekajcie, chyba będę musiała jeszcze raz użyć tych kluczy, tak? No, niestety. Left. Nie chcę wyciągać klucza. Kod, którego nie rozczytałam, musiał być w jakichś notatkach. To było 705037. Ciekawe, gdzie tego nie rozczytałam. I mamy the letter L is cut into the card. Okej. Okay. W porządku. Pozdro. No chyba tak. Mnie zaraz zeżre. Już? Dostał kilka strzałów i poszedł w pizdu. Całe szczęście. No, słuchajcie, jak będziemy musieli stoczyć walkę z takim T-Rexem, to dzięki, pozdro. Nic tutaj nie ma, żadnych notatek jeszcze, które by mi mogły, wiecie, pomóc. No nie. Nie zmieniłam sobie, wiecie co? Nie zmieniłam sobie tych usypiaczy. Tam 7 naboi mi zostało. W sumie nawet nie tyle, co usypiaczy. To chyba bym przeszła jednak na tą zwykłą broń moją, no bo nie wiem. Dobra. Chodźmy do głównego holu. Zauważyłam, że jeżeli dopóki się dinozaur nie rozbudzi, wiecie o co chodzi, dopóki się on nie rozbudzi, to
on nam nie przejdzie z pokoju do pokoju. Tak, to udało mi się odnotować. Nie wiem, czy ja bym w ogóle nie chciała sobie na przykład zapisać, zanim otworzę te drzwi, wiecie, o co chodzi. Może warto by było jednak, znaczy może najpierw sobie otwórzmy je i zapiszemy. Aha. Okej, the training room. Mamy jakiegoś iść, tylko gdzie to jest? Moment, tam są schody. Czy ja tędy przejdę? Nie. Musiałabym iść pod schodami. Jak się tam dostać? Aha, no tak. No, dobra, w porządku. Nie, no muszę wejść głównym tutaj wejściem. On jest na czerwono i tam będziemy mogli do tego training room. Okej, w porządku. Dobra. O mój Boże. Czyli teraz musimy wykluczać, rozumiem, że w każdym wersie literkę A, B, D, F, G, H. A, B, czyli mamy N, E i następny wers. New, czekajcie, ja to sobie będę zapisać. New. C zostaje, czyli C przepisuje. D wykluczamy, F, G, H też, znowu A, B wykluczamy. D też. F, G, H też. Czyli O. M również. A, B, D, E zostaje. F, G, H, R. Newcomer, czyli przybysz. Dobra. New. Okej, okay. Ale miałam je zapisać. Jestem po prostu hitem. Elevator key. To nie jest dobry pomysł. O, czekajcie, bo to możemy sobie otworzyć przecież. Tak, mamy te plugi. Mamy. Jak nie mam? Nie mam tych plugów. A, to teraz może będę miała. Poczekajcie. Tak, Jezus, nareszcie. I to jest coś chyba takiego jak skrzynia, nie? To mogę sobie tu na razie do tej skrzynki schować. To też. Na razie apteczkę to sobie może schowamy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Czy ja mam to... czy ja to wyciągam tutaj stąd, wiecie, z powrotem? To mnie interesuje. Czy ja z tego miejsca, czy z każdego mam to wyciągać? Czy na przykład to jest tylko takie, że w to miejsce mogę tylko... Check the personnel who used the elevator. No dobra, 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 to zaraz. To się już coś nam trzęsie. Czy my, He is wearing white, possibly researcher, ok. Pokażmy, czemu to się tak trzęsiesz. Może tu jest jakaś mapka, która nam jest niezbędna. Ja zaraz oszaleję. Tak, poproszę. Zaraz sobie ją obejrzymy, ale nie chcę jeszcze tu jeździć, bo ja koniecznie potrzebuję sobie zrobić zapis. Dobra, pokaż. Aha, czekaj, 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 czekaj. Weź to przesuń, bo może tu coś jest. Dobra, weź mi powiedz jedną rzecz. Pokaż, co ty zebrałaś. Will not recover your health. Okej. Dobra. Ja chciałabym wrócić do pokoju z save'em. To przede wszystkim. Tutaj było to? Nie, nie, nie tutaj. O, mogę tędy też przejść. Pokażcie, a co mi on mi pokazują na mapie? No, mogę tam teraz iść. I tak zrobimy. To
tylko najpierw sejwik. Tak, na jakimś innym zdecydowanie. I idziemy. Ja wiem, że nasz punkt docelowy jest zupełnie gdzie indziej, ale ja chcę wiedzieć, co tutaj jest. Co jest tu z boku przede wszystkim? Toaleta. No ciekawe. Aha, okej. Tak, poproszę. Tu jest jakaś karteczka. Okej. Czy ja tutaj mogę tym szybem wentylacyjnym? Mogę. Pokażcie, gdzie to jest, gdzie mnie to doprowadzi. Ulala. To jest miejsce, w którym mnie, słuchajcie, jeszcze nie było. Dobra, to na razie nie będziemy sobie tutaj mieszać, dobra? Zejdź na dół. Na razie tam nie idę. Ja pierdzielę, czuję się, jakbym grała trochę na ślepo, bo naprawdę tutaj tak bardzo po omacku. Się poruszam. ID card to unlocked. Ok. To było tutaj. Pokażcie mi mapę. Czy to jest jakieś jedno pomieszczenie? Jedno pomieszczenie. Mi chodzi po prostu o miejsce, w którym była też ta skrzynka taka. Nie wiem, czy wy kojarzycie. Ona chyba była tam wcześniej. Sprawdzimy to. Ja chcę po prostu mieć pewność, że ja w każdym miejscu... Nie chcę zapisywać. Że ja w każdym miejscu będę mogła skorzystać z tych skrzynek. O! No tak jak myślałam, że nie będę mogła. Spoko. Czyli to mam do zebrania tylko i wyłącznie tam. No to kiepska sprawa. Bardzo kiepska. Jeszcze z 10 minut pogramy i będziemy kończyć. Gdzie ja idę? Już otworzyłam sobie te główne drzwi. Dobra, najpierw może zanim będziemy się windami przemieszczać, pokaż mi mapę, bo my mieliśmy iść do miejsca docelowego, czyli tego, co się świeci na czerwono. Windy nie, tędy powinnam przejść długim korytarzem i na sam koniec. Obawiam się, że tam może być jakaś masakra. Jeżeli wyskoczy mi dinozaur, to ja po prostu uciekam, żebyście wiedzieli. Dobra, to są jedne drzwi. Nie, a jeszcze tu coś jest po boku. Poczekajcie, a co to jest z boku? Ha, też jest jakiś pokój, do którego warto by było wejść. Pokaż mi, co to jest za pokój. Office. Kiedy on zginie? Nie no, strasznie są mocni. Przysięgam, są mega mocni. Masakra. No przeczytajmy. Widocznie źle czytam, skoro nie doczytałam tamtego kodu. Fake ID, no i co? Aha, czyli, poczekaj, czyli możemy to ID podrobić, rozumiem, tak? Okej, że jakiś był, no, włamali się tutaj, bla, 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 zabili 150 pracowników,
i chcą zapobiec podobnej sytuacji. Tak. Czyli, że ktoś właśnie skorzystał z tego całego terminala, użył jakiegoś fejkowego ID, aby jakby uzyskać autoryzację, dostęp do wszystkiego, co tutaj jest, do każdego pomieszczenia. W porządku. Czy te szafki można otwierać? Dzwonić rozumiem, że nie mogę. Memo. No chcę przeczytać, oczywiście, że tak. Kolejne, Paul Baker. Ja sobie te nazwiska też zapisuję. Paul Baker to jest 1123. Special Aircraft. Experiment Room. Oj, kolejne, Stabilizator Experiment Room. Tiered Energy, Paul Baker, czyli mamy tak 4, 6, 9, 0, 7. Ja już po prostu mam tu tyle pospisywanych tych kodów, że zaraz nie wiem. You need an ID card. Ok, ID, którego w zasadzie nie mam, tak? Nie o to mi chodziło. Mamy tylko coś takiego, ale to nie, to absolutnie nie jest to. Więc to nam do niczego nie jest niestety potrzebne. The door has been unlocked, czyli gdzie? Office hallway? A, okej. No dobrze, no to mamy fajny skrót. To mi się podoba. Skrócik zacny. Dobra, pójdziemy jeszcze tylko do tego punktu docelowego. Ja pierdzielę! No to wam powiem tak. Jest grubo. Masakra. Nie wiem, czy tam było coś ciekawego do zebrania. Pewnie coś było, cholera jasna. To coś jest? Są jakieś notatki? Nie, ona nie chce nic zabrać. O, czekajcie, zaraz zabierzemy sobie kluczyk. They seem to be living in a... Coś tam. Nic tu nie ma? Really? Serio? No nie ma. Ja pierdzielę. Dobra, zabierz ten klucz. Backup generator room B1. To tam na zewnątrz! Jo! Wspomnij na sam początek. Okej. Nie, co mam zrobić? Ja pierdzielę, już myślałam, że to jest po mnie. Gail, you're still alive. Good timing. What is it? Another lizard? That's no lizard. It's a dinosaur. Dinosaur? Look, something's really wrong with this place. This whole mission has gone sour. Hey, it's always eat or be eaten out in the battlefield. No matter who or what you're up against. Any word on the dock yet? I've got to hook up with Rick again. My radio's dead, and he's the only one who can fix it. Okej. Okay. Słuchaj, ta... ja w takim... On sobie tak wyszedł po prostu tędy, nie? Hit. Ja też muszę jakoś stąd uciec. Spadaj! Mogłam go zamknąć. Nie! 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 Co ja zrobiłam? Ja myślałam, że ja go zamknę z tej strony. Hit po prostu. Co ja zrobiłam?
najlepszego. Zepsułam to. Ja krwawię w ogóle, chciałam powiedzieć. Boże, jak ja to spieprzyłam. Pytanie, czy ja będę musiała tam wrócić? Teoretycznie nie. No nie, ale ja muszę się wrócić po tą apteczkę, co ja robię. Ciężkie to jest, muszę wam powiedzieć. Ja się teraz będę na przykład wykrwawiać, nie? Co ja tam mam? I co, ja nie mogę teraz z tego skorzystać? Już myślałam, słuchaj to. Medicine pack, weź to. Temporary. Tak, słuchajcie, udało mi się wykonać jedną taką apteczkę. Okej. Okay. Jeszcze raz sobie zerknę, jak ja to zrobiłam. Co ja użyłam? Nie. Co ja użyłam? Dobra, na razie nie potrzebuję tego. Coś użyłam, coś zmieszałam, że mogłam tą apteczkę, wiecie co, wykonać. Dobra, ale na razie to zostawmy tak, jak jest. Ale to Medipack, to ja muszę w takim... Ja muszę to wszystko zabrać. W takim bądź razie. Ja nie wiem, czy ja tutaj będę, chociaż kurde, no nie wiem. Może na razie to takie zatruwające sobie zostawimy. Jeden Medipack też. W razie czego to się tutaj wrócimy, co? Ja wiem, że ja powinnam iść inną drogą, bo miałam tam skrót. I w sumie możemy sobie przez ten skrót przejść, tak naprawdę. Przejdziemy przez ten skrót, sprawdzimy to pomieszczenie i później sobie zasejwujemy. Windami się jeszcze w ogóle nie posługiwaliśmy, ale to już tam szczegół. No sobie tam kogoś wpieprza, niech sobie wpieprza. Zaraz się dowiemy, czy się... Nie rozpałnią się, bo chciałam wiedzieć, czy się rozpałnią te dinozaury, ale na szczęście nie. A czekajcie, bo jeszcze coś tutaj jest. Mogę sobie jeszcze jeden skrót zrobić, widzicie? Proszę bardzo. Przypomnijcie mi tylko, gdzie to mnie doprowadzi, bo ja już nie pamiętam. Najpierw zerknę, ok? Ok, rozumiem, w porządku. Lecimy do tego generatora, a później będzie sejwik. No, to tutaj było na bank, to musi być ten klucz, bo jak nie, to po prostu wyjdę z siebie i stanę obok. Czy ona go sama użyje? Tak. Całe szczęście. Czy ja tu krwawię? Czym się wydaje? Increase the potency of item with anesthetic property. Jest ok. No i dobrze. No ja krwawię. Nie podoba mi się to, że ja krwawię, moi drodzy. Ja się wykrwawiam, nie wiem, będę mieć zaraz niskie HP. To chyba nie powinno tak być, nie? Battery in setting charger. Tak,
Bo my tu chyba będziemy musieli jakąś zagadkę znowu rozwiązać. Ja. Dobra, ale wiecie co? Zanim, to wydaje mi się, że to będzie można przesunąć. Zapiszę to po prostu na innym slocie. Jak coś, to powtórzę, jeżeli ona traci teraz HP, bo jestem tego... Used for red, green, maybe necessary. Okej. Włóż proszę, ja ciebie... Nie. Ty musisz włożyć najpierw. Wiesz, kochana. Battery. Tak jest. I teraz muszę sobie zapisać, jak to jest. Znowu czerwone, niebieskie, zielone i białe. Dokładnie takie samo, jak było tam, tylko tutaj jest zupełnie inne ustawienie. Dobra, czerwone ma być pierwsze, więc ja bym sobie je w ogóle jako pierwsze chciała przestawić na swoje miejsce. Nie wiem, czy dobrze to robię, ale możemy spróbować. Dobra. No i jeszcze ostatnie, nie? To są akurat bardzo proste zagadki. No. I cancel. No i mamy to. That you, Regina? Yeah. So, do we have power yet? We're in the green, thanks to you. Look, I need you to come back here. There's something I have to talk to you about. No okej, ja wiem, gdzie to jest. My się musimy po prostu do nich wrócić. Tylko ja bym chciała się do nich wrócić poprzez pokój z save'em koniecznie. Mhm. Poprzez pokój z save'em. To jest mój docelowy wyznacznik teraz. Mnie to zastanawia, dlaczego ona krwawi. Poczytam sobie o tym, bo ja niestety tego nie pamiętam, moi drodzy. Wiedziałam. Nie no, no super po prostu. Zeżryj mnie w ogóle całą. Zeżryj mnie całą. Brak mi słów. I najgorsze jest to, że ja wiecie, nie widzę tego stanu zdrowia Reginy. Ja tylko mogę coś... Aha, teraz ona już nie krwawi. Widzicie to w ogóle? Regina już nie krwawi, spoko. Może użarł mnie w końcu tak, że naprawił. Użarł mnie tak, że naprawił. No patrzcie, ona nie krwawi, no nie chce być inaczej. Hit. Dobra, moi kochani, my sobie z nimi pogadamy w następnym odcinku. A na ten moment ja, moi drodzy, zasejwuję sobie to. Dziękuję wam serdecznie za to, że byliście ze mną. Staniemy sobie w tym tutaj o miejscu. Ta w ogóle nutka ma coś w sobie, takiego mistycznego, enigmatycznego i takiego creepy jednocześnie. Dobrze. Sorki za to, że ja tak slakuję, bo ja naprawdę nie pamiętam trochę jak się w to gra, jeżeli chodzi o to całe miksowanie. Także cierpliwości wobec mnie. Ja wam serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Pa, pa.